jest druga 46. Słuchajcie, zawiozłam czubakę do szpitala. Ma te zmiany neurologiczne i zajęte płuca. W ciągu właściwie połowy dnia, bo tylko tyle, że był senny od wczoraj. Trzymajcie kciuki, stan jest ciężki. Nie wiem, co to jest za cholerstwo, słuchajcie, to jest masakra po prostu. Były dramatyczne chwile. Bardzo. W nocy. Obudziłam się, on właściwie cały dzień spał tego dnia i w nocy obudził mnie taki stukot, kot się przewrócił, piana trochę spyska, zwierzęta podbiegły, panika, wzięłam jak najszybciej kota, wiedziałam, że jest klinika na Świętokrzyskiej, no i pojechałam, tak. W nocy i w dzień pojawiały się kolejne przypadki, w sumie mieliśmy ich około 16. Niestety wszystkie kociaczki umarły, wszystkie z objawami bardzo podobnymi, wszystko było spójne, ogólna apatia, niezborność ruchowa, ataki padaczkowe, bardzo szybki przebieg, wysoka śmiertelność, tak naprawdę mamy 100% śmiertelności, wszystkie kotki niestety umarły. Na razie nie jesteśmy w stanie określić, skąd pochodzą te wirusy. Zaczęło się coś, co możemy roboczo nazywać pomorem kotów. Przebieg jest tak, no, tak ciężki i tak szybki przede wszystkim, bo to jest kwestia 24-48 godzin często, kiedy ci pacjenci niestety umierają. Tajemnicza choroba od kilkunastu dni atakuje koty w Polsce. Internauci alarmują nawet o kocich zwłokach bez śladów urazów, znajdowanych na ulicach miast. Pierwsze doniesienia o nagłych zgonach zwierząt pojawiły się na północy kraju, ale w tej chwili zgłaszane są przypadki z terenu całej Polski. Jednym z pierwszych był kot pani Magdaleny z Gdańska. O 9 dostałam telefon. Pani doktor powiedziała, że miał następujące po sobie 2 czy 3 ataki padaczki, że mózg nie funkcjonuje, że nie działają żadne leki, że tak naprawdę mimo tego tlenu on się dusi, więc jeżeli ja nie podejmę decyzji, to on po prostu się udusi. No i podjęłam. Ja wiem, że każde zwierzę dla każdego właściciela jest jakimś wyjątkowym, to jest normalne, tak? Zawsze w moim domu były zwierzęta, koty, ponad 10 przez całe życie, ale takiego kota jak ten ja jeszcze nie miałam. W nim coś takiego było, że po prostu tak jakby odszedł człowiek zresztą. No. Widzę, że pani już nie może oglądać. Będę płakać zaraz. Bardzo ciężko. Przeżyliśmy to, znaleźliśmy kota w ogrodzie pod krzakiem. Kotek zupełnie nie mógł chodzić. Jego łapki rozjeżdżały się, głowa mu się trzęsła. Od razu było widać zaburzenia neurologiczne. Mąż zabrał kota do kliniki. No i lekarz stwierdził, że niestety to jest koniec. Temu kotu już nie pomożemy. We wszystkich przypadkach są podobne objawy, zwłaszcza zmiany neurologiczne. Lekarze zaniepokojeni liczbą zachorowań i wysoką śmiertelnością zaczęli zgłaszać się do wojewódzkich inspektoratów weterynarii. Niestety, brak jasnych komunikatów ze strony nadzoru weterynaryjnego powoduje niepotrzebny strach i panikę wśród właścicieli kotów. To idzie w setkach, szczerze. I z osobami, z którymi rozmawiałam, to ja znam sama z 50 przypadków. Ludzi, gdzie są śmierci tych kotów, łączy jedynie to, że każdy przypadek był inny, bo jeden jadł, drugi nie jadł, jeden wychodził na spacery, drugi nie, trzeci coś upolował, czwarty w życiu. Wie pan, jakby nie ma czynnika takiego spójnego, że wszystkie zrobiły te kotki coś albo były w jakichś konkretnych warunkach, tak?